stoiska sołectw z gminy Janowiec Kościelny. Wystawa zabytkowych ciągników, świąteczna atmosfera, ale przede wszystkim dochowanie wielowiekowej tradycji. Tak przebiegało Święto Plonów połączone z 34. edycją Święta Pieczonego Ziemniaka w gminie Janowiec Kościelny. Uroczystości dożynkowe rozpoczęły się mszą świętą w kościele parafialnym, podczas której poświęcone zostały tegoroczne plony. Stowarzyszeniem Orkiestry Dętej z Mławy z wieńcami dożynkowymi, pocztami sztandarowymi mieszkańcy gminy i zaproszeni goście przeszli tradycyjnym korowodem na stadion w Kucach, gdzie odbył się festyn dożynkowy i święto pieczonego ziemniaka. Bo gmina Janowiec Kościelny słynie z uprawy ziemniaków. Jest to rolnictwo indywidualne, nie mamy takich kombinatów, przedsiębiorstw. Głównie jest to na chwilę obecną produkcja zbożowa i mleczarska, ale wracamy już coraz bardziej do produkcji ziemniaka. I coraz więcej naszych rolników powraca do produkcji tego wspaniałego produktu dla naszej gminy, z którym się utożsamiamy. Ten produkt rolniczy nas symbolizuje i na pewno coraz bardziej będzie naszym symbolem w naszej gminie. Stąd na stoiskach sołectw królowały produkty i wyroby z ziemniaków. Babki ziemniaczane, pyzy, placki, wszystkich tych smakołyków mogli spróbować goście i mieszkańcy gminy. Mimo że dożynki to zawsze radosne święto, rolnicy mają w tym roku powody do narzekań. Ten rok był bardzo ciężki, nie? Susza, jeszcze raz susza, chociaż plony były nie takie złe. Najgorsze jest to sianko, trawka, kukurydza, takie rzeczy. Jak piec ziemniaki wie niemal każdy, ale istnieją przepisy na potrawy z tej wyjątkowo smacznej bulwy, które znane są przez nielicznych, tak jak ten, który zdradziła nam starościna dożynek w Janowcu Kościelnym. Pierogi ziemniaczane, znaczy może pierogi angielskie. Jest naprawdę pyszne bardzo danie. Ciasto podobnie się robi jak na placki ziemniaczane, tylko tyle, że doprawia się inaczej. To ciasto się przesmaża i zawija się jak do pierożków. Obgotowuje się i potem obsmaża. Naprawdę taki niespotykany, a bardzo dobry. Święto pieczonego ziemniaka odbywa się tak hucznie dzięki wsparciu stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Brama Mazurskiej Krainy, która wspiera aktywnych mieszkańców z okolic Nidzicy. Goście i mieszkańcy gminy Janowiec Kościelny i najmłodsi, i całkiem dorośli bawili się tego dnia znakomicie. Telewizja Kopernik. Kopernik.tv